Cześć, moi wspaniale widzowie. Dzisiaj jesteśmy... Gdzie jesteśmy? Jak myślicie? No, oczywiście jesteśmy w Europie gdzieś. A dokładniej? No, oczywiście w Polsce. A w jakim mieście? W Krakowie! Tak, jesteśmy w Krakowie. I dzisiaj będziemy spacerować razem po Krakowie. I chciałbym po prostu podzielić się swoimi wrażeniami od Polski. Ja przyleciałem do Polski kilka dni temu i już mieszkam w Polsce 3 dni. Nieźle już rozmawiam po polsku z Polakami i mam dużo wrażeń. Także w tym filmiku będę rozmawiać o moich wrażeniach. Bardzo proszę. Na początku chciałbym opowiedzieć o rzeczach, których nie oczekiwałem. I na początku chciałem powiedzieć, że nie oczekiwałem, że w Polsce będzie tak gorąco. Tu każdy dzień świeci słońce, jest bardzo gorąco. Ja nawet nie wziąłem ze sobą krem od słonecznej. I myślę, że trzeba to kupić, bo tu słońce... Tak, serio. Kraków to jedno z najpiękniejszych miast w Europie, które zwiedziałem. Zwiedziłem, to znaczy. I oczywiście tu jest bardzo dużo pięknych miejsc, pięknych budynków starych. Jesteśmy teraz na rynku głównym i tu jest dużo, dużo ciekawych rzeczy, które warto zwiedzić. Na przykład jest pomnik Adamowi Mickiewiczowi. To jest trudno powiedzieć, ale jak widzicie, jesteśmy tu i jak wielu z was już wie, jestem dużym fanem Adama Mickiewicza i nawet w jednym wideo ja czytałem na pamięć od domu dości. Na rynku głównym jest jeszcze wiele restauracji. Ja jeszcze nie jadłem ani w jednej restauracji w Krakowie. Na rynku głównym, to znaczy. Ale jak widzicie, to jest po prostu idealne miejsce, żeby po prostu siedzieć, pić kawę i po prostu odpocząć. Dobrze odpocząć. Tutaj można dobrze odpocząć. Ja tak myślę. Ja tak sądzę. W Krakowie po prostu czuję się, jakbym pojechał do innego wieku. Do innej ery, do przeszłości. Te budynki tutaj i wieże takie stare, dużo, bardzo stare. To jest po prostu super, nie? Nie mogę narzekać na Kraków, to prosto świetnie. I bardzo lubię spacerować po Krakowu. Po prostu spacerować. Tutaj też jest bardzo dużo muzeów, które warto zwiedzać. I ja mam takie marzenie, że za jeden rok w Polsce, że uda mi się zwiedzić wszystkie tutaj muzei, ale zobaczymy, jak to będzie. Tutaj też chodzą takie nowoczesne tramwaje. Nie mamy takich w USA. No, w Nowym Jorku na pewno. Jedna z rzeczy, które nie oczekiwałem, kiedy przyjechałem do Polski, to że tatuaż, że wszędzie i wszyscy mają tatuaże w Polsce. Nie wszyscy, ale zdziwiło mnie, że tak wielu ludzi mają
tatu i nawet po całym ciału widzę ludzi, którzy mają po całemu ciału takie tatu. Tego nie oczekiwałem. Tak. Tak, spacerujemy dalej. Jeszcze jest takie urocze sklepy wszędzie, gdzie sprzedają różne rzeczy, w tym książki, tanie książki, tak? Zachodźmy tutaj i zobaczymy, co znaczy tanie książki w Polsce. No, drodzy Państwo, trochę nie chciałem kręcić filmiku tam w sklepu, ale ja kupiłem bardzo, wydaje mi się, interesującą książkę. Kto czyni zło? Pom, pom, pom. I ile to kosztowało? Teraz powiem 16 zł. Jak myślicie, to dobre czy nie? Piszcie w komentarzu. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na bardzo, bardzo stare kościele. Kościele? Kościoły? Nie wiem. Ale tutaj w Krakowie oczywiście, jak jeśli uważasz, że Polska jest katolickim państwem, to oczywiście w Krakowie jest dużo, dużo kościół. Tak pięknie. Kościół wiele w Polsce, zwłaszcza tutaj w Krakowie. Takie długie, długie korytarze. Wow. Takie uczucie, nie? Nie mogę opisać, po prostu trzeba być tu, żeby to rozumieć. Myślę, że to jest Wawel, ale nie jestem pewien. Być może ktoś z moich widzów wie, jaki ten zamek, ale mogę tylko powiedzieć, że to jest bardzo piękny zamek. Myślę, że to jest Wawel, czy nie? Napiszcie w komentarzu. Dziękuję. W Krakowie też jest wiele pięknych parków, gdzie można po prostu siedzieć i odpoczywać, czytać książki i po prostu uwielbiać przyrodę. I ten park nie jest wyjątkiem. Nie mam słów. Jestem po prostu bardzo... Taki duży pies. Wow. Jeszcze nie widziałem takiego dużego psa w Krakowie. Tak, po prostu nie mam słów. Mam tylko uczucia. Mam tylko wrażenia. Emocje. To po prostu niesamowicie, że jestem w takim pięknym mieście i kraju. No co, drodzy Państwo, to chyba wszystko na dziś. Trzeba wrócić się do akademiku i zrobić zadanie domowe, ale chciałem po prostu z Wami spacerować trochę po Krakowu i pokazywać Wam najciekawsze, najlepsze budynki i wszelkie różne rzeczy, które można obejrzeć w Krakowie. Tak, jeśli jeszcze nie subskrybowałem mój kanał, to bardzo proszę, to zróbcie natychmiast i oczywiście kciuki do góry. Dziękuję bardzo wszystkim. Pa, pa, na razie.